obecnością uświetni pani Alicja Zając, której wierszy skrzydłami dotknął anioł. To skryte marzenia kobiety, która kocha innych. To obłoki, na których uniesiesz się do nieba. Specjalnie na tą okoliczność swoje wiersze zaprezentuje nasz lokalny poeta, pan Witold Gilarski, który przybliży nam swoją twórczość. Przeczytam państwu wiersz Muzyka. Co tak w mym sercu, co tak od dziecka w mojej duszy gra? To muzyka. Jest w moich marzeniach i realnym świecie. Słyszę ją w zimie, jesieni, wiośnie i lecie. Każda jej nuta tajemną mocą jest osnuta. Nadaje sens mojemu istnieniu, dążeniom, marzeniom. Ten obraz to kwiaty. Są polne, są doniczkowe, są takie, które rosną wszędzie. Różnorodne, niesamowite, kojąco pachnące. Człowiek jest nimi oczarowany, urzeczony i zafascynowany. Jedne są delikatne, aksamitne i miłe w dotyku. Witam miłośników książek, w szczególności was kobiety. Nie wiem, po co tu przyszedłem, ale jestem, no niestety. Kilka wierszy mam przeczytać, choć się bardzo denerwuję. Tyle kobiet, ja sam jeden. Czy dam radę? No spróbuję. Gorsza sprawa żona w domu, gdyby tylko tak wiedziała. W 3 sekundy by tu była, tam przy drzwiach by zaraz. Trzeba też i wejść z tego domu i troszeczkę wspólnie posiedzieć. Życzę smacznego, życzę wszystkim jeszcze raz miłej zabawy i obiecałem, że wylicytuję książkę pani Ali. Przypominam sobie o niej. 5 zł po raz pierwszy. Drogie panie, 5 zł. 7. Mamy 7 zł po raz pierwszy. 10. Mamy 10 zł. Drogie panie, proszę zobaczyć, 4. okładka. Papier kredowy. 12. Mamy 12 zł. 15. 15 po raz pierwszy. Papier kredowy, zdjęcia ładne w środku. Jest pełne odrycę, ale... Ale to pani. To jest zdjęcie z Facebooka. Ściągnięte z Facebooka, ale ja pytam, gdzie zrobione? W Jarosławiu. Z tego co wiem, to jeszcze bulwary te jarosławskie nie ruszyły i plaży nie ma. A tutaj w negliżu typowy strój na plaży. Dobrze, że nie ma w całości. Weźmy wycięli. No to nie jest Facebooka, chyba że z młodzieńczy. Proszę pana, proszę pana. To pora już rzeczywiste wrzucić. No mnie się też podoba, jak byłem młody i piękny. A o włosy? A co teraz, jakieś kłopoty?